Na pierwszej linii frontu walki z wirusem i niepewność jest tym plusem czy minusem. Nie mam gorączki, kaszlu też nie mam, więc czemu ziom przede mną zwiewa? Bo przecież sieje tą zarazę w koronie, szmata na ryju i czyste dłonie. Czy to wystarczy, panie Szumowski? Jaka jest recepta na ratowanie Polski? Maski nie chronią, czy w końcu chronią? Decyduj się, chłopie, wybory ci gonią? Nie dałeś łopat w tachu reaktora, maseczkę założyłeś na czoło senatora. Miliardy rozdaje pan Morawiecki na telewizję Kościół, na co nam maseczki? Co będzie z dziećmi białego personelu? Wrócą do szkoły po hejt, bo tak robi wielu. Ze stresem pracy, ze stresem w domu, chce się wygadać, lecz nie ma komu. Podwyżki dla policji, kurników, listonoszy, dla nas oklaski i maski szyte u pani Zosi. Z koła gospodyń szanuję, dziękuję, przynajmniej coś robią, nie jak te rządowe luje. Jeszcze nam strachem się usta knebluje, z roboty zwolnią, gdy powiem, jak się pracuje. Tu brak jest sprzętu, brak jest pieniędzy, chaos tu rządzi i garstka księży. Lekarstwem w nędzy są nowe podatki, a mnie na koniec postawią na grobie kwiatki. Dziękuję, się pomaga, wszystko w opisie, sprawdźcie akcja, ja już dałem swoje. A teraz nominacje. Bardzo lubimy pana Macieja Sztura, więc nominujemy go całą rodzinką. Tony Jezu ze Szczecina, drobne chłopie, rzucę od siebie coś. I spełniamy życzenie córeczki. Nominujemy Willa Smitha, Beyoncé i Donalda Trumpa. Trzymajcie się gorąco. Jestem z wami zawsze. No, jak to poszło?